Cześć. Dziś dostałem paczkę od Koło Koła. Jak się nie trudno domyśleć, są to koła. Koła do przełaja, także rozpakujmy, zważmy je i zaprezentuję Wam je pokrótce. Koła nie są, nie są to jakieś super koła. To są koła do treningu, czyli mają dużo wytrzymać. Koło Koła to firma, która specjalizuje się w robieniu kół na zamówienie z poszczególnych Waszych preferencji. Tak? Takie jak chcecie mieć koła lub po prostu może Wam dobrać odpowiedni komponent do Waszej wagi, stylu jazdy czy upodobań. No oczywiście też do zdolności finansowych, jakie można tutaj na to wydać, można wydać na koła i to jest to bardzo fajnie. No to będą koła do przełaja, tak jak powiedziałem, ale przełaj to i gravel dla mnie, także zależało mi na tym, żeby można było uszczelnić te koła. Dlatego też obręcze pod tubeless ready, tak, to są, zaraz przedstawię dokładnie te specyfikacje ich, dlatego obręcze pod tubeless ready, jeszcze nie założona opaska, będzie dopiero wszystko założone. Przełaja mam na cantilevery, a dokładnie na minifałki, normalne hamulce zaciskowe, obręczówki, także no też było trzeba coś poszukać fajnego, w miarę wytrzymałego. Obręcze mamy Alex Rimsa ZX30, właśnie one są pod tubeless, dosyć tanie. Piasty, jakieś zwykłe Nowateki, to są Nowateki, nawet nie ma napisane, ale pewnie gdzieś tam Wam tutaj napiszę model. No i zwykłe szprychy 2.0 oraz nyple aluminiowe DT Swissa, z tego co wiem. Ośki na QR, zaciski mam w woreczku. Waga to zaraz sobie je zważymy i zobaczymy, jaka ich jest waga. No, dosyć lekkie wychodzą, jak na taki ciężki dosyć zestaw, bo to jest i pancerny. To o to chodziło mi głównie. No ale to co najważniejsze, to mamy łożyska maszynowe, z tego co czuję, to fajnie wszystko chodzi. Czyli serwis też nie, serwiser będzie fajny. Ich, no i dłużej na pewno wytrzymają. Zresztą już jedną taką piastę mam w moim starym Guralu i ona bardzo długo wytrzymała. Zresztą tutaj taką samą mam. Także nic. Także fajnie. No dobra, zważmy je. Jeszcze co do parametrów obręczy, to są CX30, tak jak powiedziałem, czyli wysokość stożka, wysokość 30 mm. A nie, to są CX28, przepraszam. CX28, czyli 28 mm wysokości, 17 m szerokości wewnętrznej, zewnętrznej 22. Mamy 1135 gram. 870 mniej więcej. Komplet kół około 2100 gram. W miarę przyzwoita waga, jak na w sumie koła dosyć mają być pancerne, bo obręcze prawie 500 gram ważą, one dokładnie chyba 480 ważą. Jedna. Także dosyć sporo, ale ale tym samym powinny być wytrzymałe. Ośki. Tak, ośki jeszcze. Nie wiem, czy widać. 85 gram pokazuję. Dziękuję bardzo za możliwość jeżdżenia na tych kołach. Wiemy, na pewno uszczelnię na nich opony gravelowe, przełajowe i MTB. MTB już mam plan jakie. Już wiem mniej więcej jakie. Przełajowe i gravelowe jeszcze nie. No ale zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało.
na przełajach względem tubeless a dentka. Jestem bardzo ciekawy. Co prawda wyścigi prawdopodobnie nie pościgam się, nie zdążę na przełajach, bo zostają odwołane jedne po drugich wraz z nowymi restrykcjami rządu. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że może uda się coś pościgać na przełajach. Jeśli tak, to będzie fajnie.